Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym epizodzie przygotowałem fragment warsztatu online. W nim pokazuję, jak sobie radzić z dalszymi lotami, kiedy już zjawisko akomodacji oka zaczyna nam przeszkadzać i doskwierać, i jak rozwiązać unikanie kolizji w takich przypadkach lotów w odległości około 100 metrów i więcej od nas. Życzę zatem miłego oglądania. W poprzednich kilku działach pokazywałem Wam proste ćwiczenia na początek, czyli jak latać sobie w bezpośredniej odległości, w bezpośrednim dystansie od siebie, jak ćwiczyć w trybie CineSmooth, czy też w trybie Tripod, jeżeli przesiądziecie się na inny model drona. Natomiast Mavic Mini jest świetny do takich ćwiczeń blisko. Trudniej może być już z pierwszymi lotami w większej odległości, dlatego że oko ludzkie ma niestety tę cechę, chodzi o akomodację oka, że czasami występuje błędna ocena odległości od obiektu. Wyobraźcie sobie, że na przykład tutaj ja zrobiłem dwukolorowe tło, po to, żeby Wam to zademonstrować. Wyobraźcie sobie, że ta biała linia to jest linia na przykład zabudowy budynków mieszkaniowych albo linia lasu. I teraz latając, powiedzmy od nas oddaleni jesteśmy 100 metrów, 150. U mnie następuje to mniej więcej w odległości już około 80 metrów, zauważyłem. Ale niektórzy mają doskonały wzrok, tak jak mój kolega Andrzej, który Spajerem potrafił latać i 200 metrów od siebie i doskonale wyczuwał odległość od obiektów, od przeszkód. Dlatego ja chciałem się z Wami podzielić, jak ja unikam właśnie kraks, czy jak unikam zagrożenia w takiej sytuacji, a mianowicie za każdym razem, jeżeli mam kłopot z oceną odległości do danego obiektu, mojego drona, podnoszę go nad linię horyzontu, nad linię zabudowy lub nad linię drzew. Wtedy mam pewność, że w tle pozostaje mi tylko niebo. I to jest zarówno w sytuacji takiej, kiedy mam na przykład linie energetyczne, albo jak mam właśnie inne przeszkody czy budynki, jestem w stanie, utrzymując drona na tle nieba, zawsze tak ustawiam się, żeby go mieć właśnie w linii na tle nieba. Jestem świadomy tego, że nie ma tam żadnych zagrożeń, oprócz właściwie ptaków, bo tutaj w tym momencie mogą mi tylko zagrozić ptaki podczas takiego lotu. I to jest dosyć taka praktyka, do której się przyzwyczaiłem, muszę Wam powiedzieć. Jeżeli nie jestem w stanie uzyskać takiej sytuacji, bo mam na przykład wyższe budynki, wtedy zmieniam swoją lokalizację. Tak miałem na przykład w Krakowie, mieliśmy zlecenie bardzo trudne, bo było blisko budynków, były zakłócenia i musieliśmy tak się przemieszczać, żeby widzieć go cały czas. To był Phantom akurat wtedy na tle nieba i bardzo blisko mieliśmy ujęcia, bardzo blisko budynku. Tam było zagrożenie bezpośrednie tego, że rozbijemy tego właśnie Fantoma. I ten sposób pozwolił mi na to, żeby delikatnie, precyzyjnie lecieć wtedy w trybie statyw i zrobić takie ujęcie, na których nam zależało. Dlatego zanim zaczniecie latać na większe odległości, bądźcie świadomi tej ułomności wzroku i każdy ma oczywiście inaczej to rozwinięte, a mianowicie akomodacji. Warto o tym też poczytać i warto sobie samemu wypróbować. Ale kluczem, moim zdaniem, takim bardzo prostym sposobem jest latanie na tle nieba poza osią zabudowy, poza linią zabudowy, nad linią zabudowy czy nad linią właśnie lasu czy innych przeszkód. Spróbujcie to przećwiczyć sami, zobaczycie, jak to wygląda. Dzięki temu można naprawdę dalej już polecieć nawet większym dronem. Ja Inspire'em byłem w stanie na przykład kontrolować wzrokowo spokojnie do jakichś 400-500 metrów i byłem pewien, że w nic nie wlecę. Jedyna sprawa, jaka nam wtedy zagraża, to ptaki lub inne obiekty latające, ale na to już nie mamy specjalnie wpływu. Natomiast tutaj możemy sami sterować tym naszym dronem i ustawiać go tak, żeby był z niebem w tle. Dzięki za uwagę i przechodzimy do kolejnego działu.